Kolejne utrudnienia w ruchu drogowym zafundowali mieszkańcom miasta wykonawcy, którzy podjęli się przebudowy placu Marii Konopnickiej. To, czego nie udało im się wykonać dokładnie, teraz będą poprawiać. Oczywiście wystawiając na próbę cierpliwość kierowców. Jak wiadomo, każda inwestycja drogowa wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Największe natężenie różnego rodzaju prac drogowych, szczególnie tych związanych z budową obwodnicy, będziemy mieli w sierpniu. Jednak kumulacja remontów może doprowadzić do irytacji. Tym bardziej, gdy niedoróbki spowodowane są brakiem rzetelności drogowców. Takie usterki zauważono na placu Marii Konopnickiej. W związku z tym, że kończy się okres gwarancyjny, jaki był udzielony na plac Marii Konopnickiej przez wykonawcę tej inwestycji, zrobiliśmy taki przegląd, dokonaliśmy takiego przeglądu i sprawdziliśmy, które rzeczy należałoby poprawić w ramach tej gwarancji. I te naprawy gwarancyjne rozpoczną się od poniedziałku 15 maja. Będą one polegały na przełożeniu w kilku miejscach kostki brukowej i ponownym wypełnieniu tej kostki szczeli między tą kostką spoiną. Drogi na czas remontu będą częściowo zamknięte. To pociąga za sobą też zmianę kursów komunikacji miejskiej. I tak, zgodnie z harmonogramem, pas ruchu biegnący w kierunku północnym zamknięty zostanie w terminie od 15 do końca bieżącego miesiąca, a w kierunku południowym od 1 do 14 czerwca. Ruch przez ten miesiąc odbywał się będzie tylko i wyłącznie z kierunku południowego w kierunku północnym ulicą Noniewicza, także nie będzie można wzdłuż placu przejechać w kierunku południowym. To będzie takie największe utrudnienie. Remonty też będą odbywały się na jednokierunkowym odcinku ulicy Sejneńskiej przy placu Marii Konopnickiej, ale tutaj ten odcinek będzie cały czas przejezdny, więc problemów z przejazdem akurat tą drogą nie będzie. Samo przełożenie kostki nie jest procesem długotrwałym. Czasu wymaga natomiast wyschnięcie zaprawy łączącej spoiny tak, by nawierzchnia przetrwała długie lata bez względu na warunki atmosferyczne.